W chałupach kurnych, czyli dymnych, nie mających komina, piec zajmował blisko czwartą część pomieszczenia. Zwykle był stawiany w rogu kuchni, przy ścianie od strony sieni lub drugiej izby. Budowano go z kamienia spajanego gliną. Składał się z niższego, rozłożystego trzonu z nalepą na wierzchu i ustawionej na nim węższej bryły pieca chlebowego z czeluścią na kilka, a u majętniejszych gospodarzy nawet kilkanaście bochenków chleba. Wnęki w dolnej części pieca służyły do podsuszania opału. Ogień do przygotowania potraw rozpalano bezpośrednio na nalepie. Do gotowania służyły gliniane garnki, które stawiano na żeliwnych podstawkach, dynarkach. Pęknięte garnki drutowano. Siatką z drutu zabezpieczano też nowe naczynia. W wiejskich kuchniach, oprócz glinianych, używano też żeliwnych garnków i kociołków, tak zwanych żeleźniaków. Do wytapiania słoniny najlepsze były niewielkie ryneczki z długim uchwytem. Od lat 30. XX wieku gospodynie coraz chętniej używały garnków emaliowanych, uważanych za eleganckie i nowoczesne. W dymnych izbach nad ogniem wieszano duży, żeliwny lub miedziany kocioł, w którym podgrzewało się wodę. Jednocześnie chronił on przed pożarem, wygaszając iskry, które rozbijały się o jego dno. Dym z paleniska rozchodził się swobodnie po całej izbie i ulatywał drzwiami do sieni, a na strych przez woźnicę, otwór wycięty w powale, zasłaniany drewnianą klapą. Otwór musiał być oddalony od pieca, by iskry nie podpaliły poszycia dachu. Ponieważ powałę i górną część ścian pokrywała zawsze gruba warstwa sadzy, nie bielono ich. Wapnem pokrywano jedynie dolne części ścian oraz piec. W kurnych chatach pod powałą mocowano polenia, dwie równoległe belki, na których suszyło się drewno opałowe. Powszechnie likwidowano dymność chałup dopiero po I wojnie światowej.